Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. Dziś postaram się przyjrzeć dokładniej beście na Bitcoinie. Może już zbliżamy się do końca tej bessy. Tak jak w listopadzie zeszłego roku mówiłem, że zbliżamy się do końca hossy i że tu już pęknięcie bańki przed nami, to większość była zauroczona wzrostami i myślała, że już lecimy na miliony. No teraz jak większość uważa, że to będziemy spadać i spadać. Ja myślę, że trzeba zacząć się zastanowić, czy to może nie już miejsce, gdzie można by zacząć coś kupować. Wszystko oczywiście zależy, w jakim terminie czasowym gramy. Ale czy może ten dołek tutaj, no to może już będzie tym dołkiem i potem już powoli do góry. Gdzieś słońce nam już zaczyna wychodzić. Zobaczymy, przeanalizuję to. Zobaczymy, co z tej analizy wyjdzie. To zapraszam na przegląd. Na początek zacznijmy od WIG-u. Kontrakt na WIG-20. Wyszliśmy z tego kanału tutaj spadkowego dołem. Przetestowaliśmy ten kanał od dołu. Tutaj mamy takie rozjechanie trochę, że kontrakty są o wiele niżej niż indeks. Tak o 30, 40 punktów niżej. Na indeksie mamy wyjście z podobnego kanału, powrót. I tutaj kurs nam utknął w takim trójkącie pomiędzy oporem na wcześniejszych dołkach i tutaj dolna linia tego kanału. Ciężko tutaj wróżyć, co z tego będzie. No, na razie taka jest niepewność. Wybijają stop lossy od góry, od dołu. Jak mamy takie wybicia różne, no to też może oznaczać, że tu gdzieś mamy zmianę trendu. Ale jak zwykle zdecydują Amerykanie, w którym kierunku pójdziemy. Co mogę powiedzieć na teraz? No jest również szansa, że się odbijemy tutaj w poniedziałek i będziemy kontynuować spadki. Ale tak równie dobrze możemy wrócić do tego kanału i spokojnie gdzieś jakąś kontynuować odbicie. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w Stanach. Zanim przejdę do wykresu S&P, to najpierw Chiny. Tutaj wczoraj pogłębiliśmy dołek i później mieliśmy odbicie. Ale zobaczmy, jak to wygląda w szerszych ramach czasowych. Wykres świeczki miesięcznej. Mieliśmy spore spadki od 2015. Tutaj jedna korekta pogłębienie spadków, druga korekta, taka odwrócona flaga. No i patrząc na to, wygląda, że będziemy te spadki kontynuowali. Wyszliśmy dołem z tej tego takiego, można by tu wyrysować kanał wzrostowy. Wyszliśmy dołem i prawdopodobnie przebiliśmy taki wcześniejszy lokalny dołek. No i prawdopodobnie będziemy kontynuowali spadki. Czyli Chiny pokazują nam, że raczej w dół. Dobra, co pokazują Stany? Stany tutaj hossa przez cały czas. Tutaj mamy wcześniejsze kryzysy 2007, 2000. I teraz chciałbym jeszcze pokazać na przykładzie S&P, jak wygląda pękająca bańka na akcjach. Bańka na akcjach ma trochę inny kształt niż na kryptowalutach. Możemy sobie włączyć wykres logarytmiczny, ale to nam tutaj za dużo nie zmienia. Zasada tutaj mniej więcej jest taka, że idziemy sobie w górę, potem mamy takie zaokrąglenie, testujemy szczyt, przebijamy go albo nie tutaj, a i powoli spadamy. Ewentualnie może być na końcu jeszcze przyspieszenie spadków. Tutaj też tak jest znamienne, że przyspieszenie spadków na końcu. No i potem kolejna bańka. Rośniemy, jakieś zaokrąglenie, testowanie szczytu. Tutaj akurat przebiliśmy. No i na końcu przyspieszenie spadków i odbicie. Zobaczcie, że takie schematy to mieliśmy coś takiego tutaj, jakby już mało pękać. Tutaj w 2015, kiedy Chiny miały szczyt, też wyglądało, że pęknięcie bańki. Taki sam schemat, że takie zaokrąglenie, testowanie szczytu kilka razy. No ale utrzymał się kurs. I teraz jesteśmy trochę... wykres wygląda inaczej niż wcześniej.
bo gdzieś zaczął nam zawijać w górę, czyli taki wykres już zrobił się dokładniczy jak na kryptolutach, że gdzieś tutaj kogoś poniosło i ten szczyt jest taki wyciągnięty do góry. Tutaj, jak mówiłem, zaczynałem już wybijać stoposy od góry, od dołu ludziom różne. Ten szczyt jest trochę dziwny, inny niż te wcześniejsze szczyty, jakie były. Dlatego też analitycy zaczynają się tu powoli gubić. Ale to może być ten cały obszar, tutaj zaznaczałem, to może być właśnie obszar szczytowy. Przejdźmy sobie może na mniejszy interwał czasowy, tygodniowy. Tutaj mamy takie zaburzenie, odchylenie, ale szybka tutaj nastąpiła korekta. I to jak byliśmy gdzieś po tym szczycie, mówiłem, że jest szansa na testowanie szczytu. No nie było tego testowania szczytu. Teraz testowaliśmy nie szczyt, tylko ten ostatni lokalny szczyt. Przejdźmy sobie już na wykres dniowy. I co teraz? Tu jeszcze ważna rzecz. Jak ja sobie czasami gram, rysuję sobie takie kanały. Tutaj mieliśmy taki kanał. Dziękuję nam się Boże w kanale bocznym i potem wyjście z tego kanału może pokazywać nam, gdzie kierunek, pod który można zagrać. Mieliśmy fałszywe wyjście dołem, powrót i potem wyjście górą. I tutaj kurs nam trochę pociągnął wyżej. Przejdźmy może na kontrakty. Tu więcej linii mam rysowanych. W którym jesteśmy miejscu teraz? Teraz testujemy ten sam rejon od góry. Jeżeli wrócimy do tego rejonu, to kolejne wyjście może oznaczać, że już nie wyjdziemy tylko trochę i zawrócimy, tylko wykres zabierze nam już kierunek na dłuższy okres czasu. Czyli powrót. Tutaj trzeba będzie patrzeć, co się będzie działo. I wtedy na przykład wyjście dołem może oznaczać, że będą większe spadki. A tutaj mam też wyrysowany kanał wzrostowy. Dużo wsparć jest. I tak naprawdę wiele osób nie wie, jak grać na akcjach. Czy to już jest koniec hossy, czy nie? Czy ten szczyt, który tutaj mieliśmy w styczniu, zostanie pobity, czy nie zostanie pobity? No dużo się dzieje. Tak jak mówię, tak jak się dużo dzieje, wybijane są stoplosy, to może to być znak na zmianę trendu. Co by oznaczało, że Chiny już tam pokazują kierunek w dół. Na WIG-u też jesteśmy jeszcze niezdecydowani, ale wyszliśmy dołem. Zostały wsparcia poprzebijane. Dlatego dopełnieniem tego byłoby w S&P, żeby też nastąpiły większe spadki. I tak jak pokazywałem wcześniej, że tutaj schemat jest taki trochę inny niż na kryptolutach. Zaraz pokażę, jak to wygląda na kryptolutach. Że na początku nic się nie dzieje, takie mielenie na szczycie. Potem spadki, potem przyspieszenie tych spadków i odbicie. Ile trwa Bessa na akcjach? Załóżmy, że tutaj mieliśmy szczyt 1 września 2000 roku, dołek 10, czyli październik, czyli ponad rok. Tutaj 2007, 10. 2009, trzeci, tu już półtora roku. No, półtora roku i potem na końcu bez już jest takie przyspieszenie sprzedaży. Ale jak widzimy, przez cały czas kurs nam idzie w górę i to jest też znamienne dla kryptowalut, że przez cały czas jesteśmy na coraz wyższe szczyty, pomimo tych hos i bez baniek po drodze, przez cały czas jesteśmy na coraz wyższych szczytach. Dobra, przejdźmy jeszcze na wykres dniowy. Tutaj testujemy ten kanał od góry. Przebicie go, bo tutaj zwiększy szansę na testowanie tej dolnej linii tego kanału wzrostowego całego. Jak już jesteśmy przy hossach i bessach, kiedyś pokazywałem wykres z Japonii. Może pokażę jeszcze raz giełda w Japonii, tylko tu musimy przejść na wykres miesięczny. Mieliśmy szczyt w 1990 i od tego czasu kurs nam spada. Tutaj trochę mamy inną sytuację niż na S&P.
mocne spadki, mocne wzrosty, mocne spadki, wyhamowanie, no i potem jeszcze gdzieś pogłębienie nowego dołka i teraz mamy odbicie. No ale prawdopodobnie Japonia również będzie spadać, jeżeli będzie spadało S&P. Dlatego pokazuję Japonię, bo też niektórzy uważają, że można kupić akcje obojętnie gdzie, no i po iluś tam latach, 10, 20, 30, 40, kiedyś te akcje wrócą do ceny zakupu. No tutaj przez no ponad 20 lat jeszcze nie wróciły, więc trzeba też wziąć to pod uwagę. I co jeszcze jest ważne przy kupowaniu jakiegoś waloru? Może się okazać, że cały rynek ogólnie idzie w górę, ale dana akcja, dana firma na przykład pada i akcje spadają do zera, są nic nie warte. Dlatego przy kupowaniu długofalowym, no, to nie jest tak, że kupimy sobie nieważne co albo coś, co rokuje teraz i potem będzie super. No nie. Tu przy okazji pokażę jeszcze wykres pewnego skamu. Chodzi mi o BitConnect. O BitConnectie kiedyś już dawno, to już wiele miesięcy temu. Też coś tam ktoś pytał, mówiłem, żeby omijać z daleka BitConnect, że to skam, że pieniądze nie rosną na drzewach i nikt nie rozdaje tak procentów. No i też mieliśmy wykres taki bańkowy. I co się podziało? Nie wiem, jak już oficjalnie wyszło na to, że to jest skam. Kurs zanurkował pionowo w dół, cena spadła do ileś tam centów, nie no, kilku dolarów, teraz cena kilka centów jest warta. No a w szczycie była warta 400 dolarów, więc spadek gigantyczny. I tak, to jest przykład akurat skamu. Wiele osób, nawet tych, które ogląda moje firmy, inwestuje w takie skamy, w różne piramidy finansowe. Napisałem kiedyś artykuł, przynajmniej jeden, a może dwa, na moim blogu blogprezesa.pl o skamach, piramidach finansowych. No jestem przeciwny inwestowaniu w takie hype'y. Tak samo jestem przeciwny MLM-om. No dlatego, że to jest działanie na emocjach, chęć szybkiego zysku, małym nakładem pracy. Prędzej czy później kończy się tak, jak tutaj szczyt, dołek. I pomimo tego, że gdzieś tam utrzymujemy się, nawet są osoby, które się utrzymują z takich skamów. No, głównie utrzymują się dzięki namawianiu innych do inwestowania w takie skamy. Co ciekawe, na początku, jak zacząłem nagrywać, to sporo osób nawet pisało do mnie, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, jakieś polecając jakieś skamy, naprawdę już wymyślne, niestworzone historie. Wszystkim odradzałem. No, pewno 90% nie posłuchało moich rad, tylko posłuchało tego swoich naciągaczy, namawiaczy na to, no i zainwestowało w pieniądze, w te skamy, które gdzieś tam w większości zanurkowały już. Jak nie, no to zanurkują za niedługo. Ale też przy okazji tego skamu może się zdarzyć, że dana firma nam pada, inwestujemy w jakąś akcję i niestety ta akcja pada. Tak samo może być kryptowaluta, która nie jest skamem, no ale po prostu, nie wiem, coś się wydarzy niedobrego. Będzie jakiś błąd w kodzie, deweloper się sprzeda albo coś zrobi, jakąś dywersję, ucieknie z kasą, no i nagle też możemy mieć takie spadki duże. Tu taki wstęp ogólnie o tych spadkach jest, dlatego, bo chcę przejść do głównej mojej myśli tego nagrania. A główną moją myślą tego nagrania jest pytanie, czy to jest koniec Bessy na kryptowalutach i czas zacząć rozglądać się za inwestycjami. Kiedyś czytałem taką książkę. Czasami czytam książkę i znajdę może dwa zdania ciekawe. Ktoś tam fajnie napisał, że niektórzy analizują zupełnie inny okres czasowy, a inwestują w innym okresie czasowym. No i to też jest dość powszechny błąd, że dużo ludzi sobie tam analizuje jakieś wykresy. Na przykład wykres tutaj mamy dniowy Bitcoina, a inwestuje, nie wiem, w jakimś okresie kilku godzin, 2 dni albo zupełnie innym. Albo jak sobie wejdziemy na wykres miesięczny. Przejdźmy sobie na wykres miesięczny.
I zobaczmy, w którym jesteśmy miejscu. Wykres logarytmiczny. I popatrzmy, jak wyglądały wcześniejsze bańki. Niektórzy też się oburzają, że to nie jest bańka. Tak naprawdę dużo osób lubi się kłócić dla samego kłócenia, że to nie jest bańka, to jest normalny wzrost i tak dalej. To jest kwestia nazewnictwa. Ja nazywam to bańkami, bo dużo ludzi gdzieś kupuje na samym szczycie marzenia. To jest taka bańka, którą można przebić później i potem te marzenia gdzieś się rozpływają. Można to nazwać, że to są wzrosty hossa, bessa, nieważne. Kwestia nazewnictwa, jeżeli spotykacie kogoś, który się kłóci tylko dlatego, że mówi, że to nie jest bańka, albo że to nie jest hossa, nie bessa, tylko używa, mówi o tym samym, ale używa innego słownictwa, no to jest strata czasu, zwykły troll. Dobra, jak wygląda sytuacja na wykresie logarytmicznym od początku? Popatrzcie, że wykres prezentuje się w ten sposób, że przy szczycie bańki mamy pionowy wystrzał, potem mocne, szybkie spadki i powoli wygaszanie. Potem okres akumulacji i znowu powoli rośniemy. Na końcu bardzo szybki wzrost i potem szybki spadek i powoli ta krzywa nam się gdzieś załamuje. Okres akumulacji i znowu szybki wzrost. Na początku mocny spadek i potem powoli gdzieś te spadki są coraz mniejsze. Doszliśmy teraz do miejsca wsparcia. Ta linia nawet została przybita już. To jest już dołek, który był wybity w lutym. Więc w tym miejscu już kurs był. Ale zobaczcie, ile czasu musiało minąć. Jest już koniec czerwca, gdzie wróciliśmy do tego samego miejsca. To może mieć miejsce jeszcze mocne odbicie i ta linia zostanie tylko naruszona. Będziemy kontynuować wzrosty, coś jak w tym przypadku, gdzie była bańka, nie narysowałem, bo nie pasuje do mojego wykresu całościowego. Tak, właśnie a propos rysowania różnych kresek, to można sobie wszystko dopasować i co tam się chce wrysować. Dlatego każdy rysując kreski może narysować zupełnie inaczej, mimo że posługując się na przykład tymi samymi zasadami. Tutaj też kurs nam prawie doszedł do tej linii. Odbił i potem mieliśmy jeszcze wyższy szczyt. Może być też taka sytuacja, już mówiłem o tym. A może być sytuacja taka, że tutaj nastąpi dołek, będzie nam się jeszcze może pogłębiał, ale już te ruchy są coraz mniejsze. Też widać po tych świeczkach, że one już nie są takie duże. I też mówiłem kiedyś o 4000. Jak mówiłem o 4000, to też wiele osób się tam pukało w głowę, że jakieś herezje opowiadam. Ale może też tak być, że kurs do tych 4000, no może zejść nawet poniżej 4, nie wiem. To jak sobie tak wrysowałem ten wykres, ta krzywa. Każdy może sobie wrysować ją jak chce, wyżej, niżej. Tak naprawdę na rynkach zarabiają nie ci, którzy gdzieś robią to, co wszyscy. Jak już jest hip na kupowanie i wszyscy już widzą wzrosty przez ostatnie, nie wiem, lata, miesiące i kupują. No teraz jest taka depresja. Większość załamanych jest pół roku ostatnie spadków. Tutaj całe 2 miesiące spadków. No i to są dobre miejsca, żeby gdzieś popróbować szukać szczęścia na zakupy. No i teraz w jakim okresie czasu chcemy inwestować? Bo tam dużo naciągaczy, naganiaczy mówiło o long termie na szczycie bańki. No totalnie bez sensu inwestowanie tu. Jak skoro można sobie zainwestować tu, mamy 6 tysięcy, a nie 20, no to jakby trochę różnica jest. I w jakiej perspektywie czasowej inwestujemy? Bo jeżeli chcemy sobie zainwestować w długiej perspektywie czasowej, wierzymy w kryptowaluty, to ten okres już może być początkiem. Mamy lokalny dołek, testujemy wcześniejszy dołek. Może być początkiem myśli o tym, żeby zacząć coś tutaj kupować. Z tego miejsca kurs może spokojnie jeszcze spaść nam o 50%. Czyli mamy 6 tysięcy, możemy spaść do 3 tysięcy. Ale jeżeli wierzymy w kryptowaluty, w
w tym sensie, że no widzimy potencjał tutaj, że rynek będzie się rozwijał i ten schemat zostanie zachowany. Jest oczywiście jakiś procent szans, że się okaże, że nie wiem, ktoś znajdzie jakiś błąd, ale powiem szczerze, że dużo osób już siedzi, informatyków i nie tylko, i te błędy gdzieś są znajdywane, poprawiane. Nawet gdyby Stany Zjednoczone zbanowały nagle kryptowaluty, no to jest cała masa jeszcze innych krajów. A chyba, że będzie jakaś zmowa, po prostu ogólnoświatowa. No ale dużo, dużo gdzieś tam ludzi już widzi w tym interes. I ta bańka, która może być następna na kryptowalutach, to może być bańka bankowa. Bo banki jeszcze nie weszły w tą technologię. Gdzieś tam wchodzą w blockchaina, coś, ale chciwość, chciwość, chciwość. Banki jeszcze nie wciskają ludziom bezpiecznych funduszy kryptowalutowych i tak dalej. Jak będą to wciskać, no to wtedy to będzie już szczyt tej bańki. A na początku zaczną akumulować. Dopiero teraz mają możliwości, żeby móc jakoś sensownie kupować kryptowaluty. Wcześniej nie było na tej bańce do 2017. No nie było szans, żeby banki czy jakieś większe fundusze mogły kupować. Nie było odpowiednich przepisów. No dalej, jeszcze to nie jest do końca tak zrobione, ale ten okres tutaj, tej depresji, tego dołka, no może być taki, że gdzieś to zostanie wypracowane i powoli, powoli ku temu zmierzamy, więc żeby kurs szedł w górę, więc ktoś musi tutaj go pchnąć na początku, no i to mogą być właśnie banki i duże instytucje, które mogą wypchnąć na kolejny poziom. I teraz tak, jeżeli chcecie kupować, to co mówiłem wcześniej, że może się okazać, że daną kryptowalutę, którą kupicie, no niestety nie będzie błyszczeć już na kolejnej bańce. No i dużo, jakby spojrzeć sobie na top 10 z bańki 2013 i top 10, no to część walut wypadła z tego. No część walut gdzieś popadła w zapomnienie. Więc to jest też takie ryzyko, że mimo że cały rynek będzie szedł w górę, to akurat wasz walor niestety nie bardzo. Teraz mieliśmy bańkę też na forkach. Fork na ETH, fork na Bitcoinie. No i gdzieś te forki też pociągnęły w górę całą kapitalizację. To taka sztuczna kapitalizacja, bo to jest mnożenie tylko ilości przez cenę bieżącą. No ale to gdzieś zostało wyciągnięte do góry. I pytanie, czy inwestować w Bitcoina, czy w Bitcoin Casha, jako forka, czy BTH, czy BTC, czy w nowe wynalazki jak EOS, który zgromadził ileś miliardów dolarów kapitału. No właśnie, to już nie jest takie proste, żeby sobie odpowiedzieć i przewidzieć, co będzie tu. Czy taki EOS, który ma całą masę błędów, okaże się, że będzie w rezultacie zastąpi ETH, czy nie wiem, czy po prostu te pieniądze, które zebrali deweloperzy, jest ich tak dużo, że już im się nie opłaca nic zrobić, bo to już tak naprawdę, no więcej już nie zarobią niż zarobili teraz. Dlatego tak, mówię, że w tym miejscu może być dobry czas, żeby rozejrzeć się nad długimi inwestycjami, long term. Czy tylko long term? Zobaczmy wykres tygodniowy. Prawie 2 miesiące spadków. Kolejne górki gdzieś mamy niższe. Więc jest szansa tutaj na jakieś odbicie i próba wyrysowania kolejnej, jakiejś niższej górki. Wykres dzienny. Na dziennym nam nic nie widać. Przejdźmy na bieżącą cenę Bitcoina. Jak to wygląda na giełdzie Bitfinex, gdzie mam całą masę kresek porysowanych. Na początku wróćmy się do przyszłości. Bańka 2013. Te kreski przez cały czas sobie zmieniam, więc jak ktoś ogląda wcześniejsze filmy, może zobaczyć, że trochę jest więcej, mniej. Akurat wczoraj sobie siadłem i trochę pozmieniałem. Jak tutaj wyglądał przebieg pękania tej bańki? Mieliśmy spadki. Tutaj mamy jedną linię spadkową i gdzieś te odbicia nie wychodziły powyżej. Przebita pierwsza linia. Potem tutaj można by wyrysować drugą linię, ale tą linię skasowałem zasadniczo, bo ta następna no jest
poniżej tej, więc de facto uznałem, że to jest ten sam ruch w dół. I potem tutaj wyjście, no i trzecia linia spadkowa. No i po przebiciu tej trzeciej już kurs nam nie spadł poniżej dołka, jaki był wcześniej. To jest taka teoria, mam nadzieję technicznej, że przebicia trzeciej linii to jest zmiana trendu. Ale też bym się tego tak nie trzymał mocno, bo rysowanie tej linii jest mocno umowne. Czego przykładem jest ten rejon, zaraz to pokażę. Tutaj mieliśmy pierwszy spadek, pierwszy górka niższa, no i potem nie było następnej żadnej, która by przebiła. Tutaj kolejna, która wpisała się w ten trend. I tu mamy wyjście. No i tu mamy górka, która nie przebiła tej górki. No i pytanie, czy to jest jedna linia tutaj wpisująca się w ten trend, czy nie. No, można jeszcze przez analogię do tego wcześniejszego, co tutaj mieliśmy, i że tutaj skasowałem tą linię. Zasadniczo rzecz biorąc, powinienem skasować również i tamtą linię. No tutaj też prawie mieliśmy wyjście górą, no ale niestety, niestety nie. I to była kontynuacja. No patrząc, analogia do tego, co było wcześniej, że tamtą linię skasowałem, tą linię też powinienem skasować. No jest bardzo blisko tamtej. Dobrze, skasujmy też tą linię i zostawmy tylko tą. Czyli to jako jeden wielki ruch. Potem tutaj korekta tych spadków. Wyrysowała nam się kolejna górka. I kolejny ruch w dół. I teraz pasowałaby nam kolejna korekta. Wyrysowała nam się kolejna niższa górka. No i wtedy można by wyrysować trzecią linię spadkową i dopiero przebicie tej trzeciej linii oznaczałoby zmianę trendu. Z tego by wynikało, że dołek to jeszcze przed nami, ale teraz jak najbardziej możliwe odreagowanie i taka korekta jak tutaj mieliśmy, albo tu tych spadków. Wróćmy jeszcze do 2013 roku, czyli w perspektywie najbliższych kilku tygodni, miesięcy jest możliwe odreagowanie. Wróćmy sobie, jak tutaj to wyglądało. Spadki. Pierwsza korekta. Kolejne spadki. Znowu korekta, i potem już następne wyjście, przebicie tej linii oznaczało nam zmianę trendu. Tak jak mówię, tutaj była linia, którą skasowałem, ale faktycznie to można potraktować jako jeden cały ruch. Wróćmy sobie na wykres tygodniowy, to będzie lepiej widać górki, dołki. No faktycznie tak by to wyglądało, że tutaj tu była górka. Tu jest kolejna. No i teraz prawie 2 miesiące spadków. I to bym się spodziewał odreagowania, wyrysowania kolejnej niższej górki. Nie wiem, rejon tych 8000 może, 7900. Kolejne spadki i gdzieś przebicie tej linii. No, wychodzi faktycznie 2019. To jest, jeżeli bierzemy pod uwagę wariant taki, że gdzieś dołek będzie w 2019, bo jest też ten wariant optymistyczny, że nie, ta linia nie zostanie przebita teraz. Może być tak jak tutaj, że ta linia została przetestowana w górę i potem dopiero przebita. A może być też tak, że jak tutaj odbicie i wyższy szczyt. To są dwa scenariusze, bardzo optymistyczny i optymistyczny taki, że została przebita i wzrosty tu. A no pesymistyczny taki, że coś się tutaj wykrzaczy. Czyli co? Czyli w tym momencie wygląda na to, jakby nie patrzeć, że można by się spodziewać jakiegoś odreagowania w najbliższych tygodniach, może jakaś miesięczna korekta wzrostowa tych spadków, wyrysowanie kolejnej górki
niższej. I teraz tak, co jeszcze jest potwierdzeniem zmiany trendu? Kiedy kolejna górka będzie wyższa od poprzedniej, czyli kurs musiałby przebić 10 tysięcy, to by mogło nam pokazywać, że a trend się już zmienił jednak. No jeżeli nie, no to rysujemy kolejną linię, która pokazuje, że dalej, ale już pod mniejszym kątem lecimy w dół. I co jest jeszcze znamienne w tych bańkach na kryptolutach? Mamy mocne wzrosty i potem, zobaczcie, mocne spadki na początku. No kurs doszedł nam do tych 6 tysięcy już w lutym, a potem gdzieś to wygaszanie, coraz mniejsze ruchy i te ruchy są mniejsze, nie tak jak na giełdach, że końcówka jest przyspieszenie i takie dobicie leżącego, tylko tu już jest, te ruchy są coraz mniejsze, wypłaszczenie, coraz mniej graczy takich daytradowych gra, bo są no, ruchy dzienne też coraz mniejsze, rzadko się zdarzają takie świeczki jak wczoraj i te ruchy są coraz wolniejsze, ludzie odchodzą, nic się tu nie dzieje, jakiś trend boczny, wpadamy, takie wypłaszczenie. To ładnie widać na innych wykresach na Litecoinie, który akurat niestety poprzebijał wsparcia ostatnie. Tu mamy nawet przyspieszenie teraz tych spadków. Więc to może nie jest za dobry przykład. Ale weźmy sobie na przykład ETH. Tak, ETH. No tutaj ewidentnie widać, że nie przebiliśmy nawet wcześniejszego lokalnego dołka. A taki token jak Binance, no przez cały czas tutaj jest w trendzie wzrostowym. Bitcoin Cash, no też nie przebiliśmy wcześniejszego dołka. Dobra, podsumujmy to, bo nagadałem się, ale myślę, że może się to przydać wielu. Mamy tutaj wygaszanie. To wygaszanie może się skończyć już teraz i bardzo optymistyczny scenariusz, że polecimy w górę. Ja też jakiś czas mówię, że zbliżamy się do korelacji S&P i kryptowalut, ale na razie to jest ten sposób, że jak na kryptowalutach lecimy w dół, to na giełdach w górę. No teraz może się nam to ładnie odwrócić, giełdy polecą w dół i będzie odbicie na kryptowalutach, a dopiero się to skoreluje po całym, jak już cały cykl nam przejdzie, czyli jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim to nastąpi. Mamy tu wygaszanie, gdzie tu możemy próbować sobie zagrać w jakimś terminie tygodnia, tygodni, może miesiąca na odbicie. Jeżeli chcemy grać w long term, to też może być już miejsce, gdzie możemy zacząć próbować sobie szukać jakichś walorów, które byśmy chcieli kupić, nie wiem, na rok, dwa do przodu, ale tu trzeba brać pod uwagę, że z tego miejsca jeszcze 50% spokojnie możemy spaść, nie wiem, 4000 nawet poniżej. Trzeba mieć to na uwadze. Tak, tutaj doszliśmy akurat też do. Może sobie wyłączmy wykres logarytmiczny, bo tak pokazuje akurat. W wykresie logarytmicznym, a te linie nie są rysowane. Tutaj też możemy dojść do wsparcia na 4800. Gdzieś mamy kolejną linię trendu wzrostowego. Tą linię możemy sobie skasować, wyjść dołem z tego trójkąta. Tutaj poprzebijane wsparcia na wcześniejszych lokalnych dołkach. Tutaj jeszcze testujemy ten lokalny dołek. Ten ruch wczorajszy to może być świeczka już taka, gdzie dołek już był i odbicie, ale może zapoczątkować nam jeszcze falę kolejnych tutaj spadków. Ale widać, mamy już ponad miesiąc spadków. Naprawdę jest tutaj jest szansa na jakieś większe odbicie. Nie takie małe jak tutaj. Takie odbicie, że wyrysuje nam się górka kolejna. Mamy tutaj niższy dołek, więc przez cały czas trend spadkowy jest nam potwierdzany. Niższe górki. I tak jak mówię, gdzieś można już powoli sobie patrzeć, co byśmy chcieli sobie kupić na long term. Tylko nie ma co szukać jakichś egzotycznych wynalazków, bo może się okazać, że ten egzotyczny wynalazek w ogóle nie wypali, a może się okazać, że super zarobek. Nie ma co szukać skamów, bo skam prędzej czy później będzie dążył do zera. BitConnect i te inne bajery, którzy gdzieś tam się wciskają, różni naciągacze. Dobra, nagadałem się dzisiaj trochę. Wpiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Nie, to wygląda bardzo pozytywnie. Wróćmy jeszcze na koniec do tego wykresu
logarytmicznego, który pokazywałem wcześniej. No i wygląda, że możemy być blisko już tego dołka. No, gdzieś tu wypada dopiero 2019 rok, ale tą linię mogę sobie wyrysować jak chcę, podnosić, zmieniać. Ale widać, że już może być, że większość ruchu mamy już za sobą. To 80%, niektóre waluty spadają na 90%, ale jeszcze 50% mogą spaść. Jeżeli miała być kolejna bańka, no to ten tu rejon może być rejonem akumulacji między 4 a 6 i gdzieś tutaj wykres może chodzić przez nawet w przeciągu roku całego. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. A jeszcze na koniec najgorszy scenariusz, że faktycznie coś się może porypać, popsuć, jakiś bug, błąd i ten wykres nam nagle się załamie i spadnie. Trzeba brać pod uwagę, że coś takiego się może zdarzyć. To tak jak giełda nagle pada, giełda, jakieś akcje danej firmy mogą paść. Tak samo tutaj jakaś kryptowaluta może paść. Cały rynek nie sądzę, ale gdzieś jakiś nasz walor może jeden paść, więc lepiej też sobie zdywersyfikować inwestycje. Dobra, to teraz już koniec. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.